Zakończenie wojny na Ukrainie do końca roku jest możliwe, jeśli zachodni partnerzy będą w dalszym ciągu nam pomagać, twierdzi Ministerstwo Obrony Ukrainy. Oprócz dostaw ciężkiej broni potrzebne są też jeszcze ostrzejsze sankcje wobec Rosji. Eugeniusz Sało, witam i zapraszam na Studio Lwów. Wojna na Ukrainie, nasz raport z obrony kraju. Polska pomoc dla Berdyczowa. Festiwal Brunona Szulca w Trochobyczu. Kolejny dzień Ukraina broni się przed najeźdźcą. Sztab Generalny poinformował, że siły ukraińskie w ciągu ostatniej doby zatrzymały rosyjski szturm na kierunkach słowiańskim, słobożańskim i donieckim. Na froncie charkowskim wróg póki co utrzymuje zajęte pozycje. W czwartkowym ataku na centrum Winnicy w środkowej części Ukrainy zginęły co najmniej 23 osoby, w tym troje dzieci. Rosyjskie rakiety spadły na biurowiec i domy mieszkalne. Zginęła m.in. ta 4-letnia dziewczynka. Iza wracała z mamą z zajęć logopedycznych. Kobieta jest w ciężkim stanie, straciła nogę. To nagranie, które zaledwie 2 godziny wcześniej szczęśliwa mama wrzuciła do sieci. Widać na nim uśmiechniętą dziewczynkę pchającą wózek. 3 osoby zginęły, a 15 zostało ciężko rannych w wyniku ataków rakietowych przeprowadzonych przez siły rosyjskie na miasto Dnipro. Cały czas jest też ostrzeliwany Mikołajów na południu Ukrainy. Na miasto spadło co najmniej 10 rosyjskich pocisków. Zniszczone są budynki 2 wyższych uczelni. Informacyjna zbroja może zrobić więcej niż... Czasami broń, która jest informacją, może zniszczyć więcej niż broń standardowa. Mamy pewność, że Rosji nie uda się żadnymi rakietami i artylerią złamać naszej jedności. Tak samo pewne musi być to, że ukraińskiej jedności nie uda się złamać kłamstwami czy zastraszaniem, fejkami czy teoriami spiskowymi. Polska jest w czołówce państw wspierających Ukrainę. Wartość przekazanej pomocy to obecnie 1 700 000 000 dolarów, ale Ukrainę aktywnie wspierają też najważniejsi polscy politycy. W Kijowie przybywał wicepremier, minister obrony narodowej RP Mariusz Błaszczak. Spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim oraz ministrem obrony Ukrainy Oleksiejem Reznikowym. Chcemy, żebyśmy sąsiadowali z wolną Ukrainą, a nie z Rosją, dlatego wspieramy Ukrainę. I rzeczywiście, tak jak pan minister powiedział, nasza pierwsza rozmowa telefoniczna dotyczyła jeszcze przed wybuchem wojny, jeszcze przed napaścią rosyjską na Ukrainę, dotyczyła współpracy. Zaproponowałem, żeby wyposażyć wojsko ukraińskie w pioruny i pioruny zdały egzamin, z czego się bardzo cieszę. Ukraiński prezydent podziękował Polsce za wsparcie udzielane uchodźcom uciekającym przed wojną, a także podkreślił duże znaczenie polskiej pomocy wojskowej. Rozmawiano także o możliwości szkolenia żołnierzy ukraińskich w Polsce. Zachodni eksperci wojskowi twierdzą, że obecnie Rosja nie jest w stanie prowadzić aktywnych działań bojowych na Ukrainie, bo nie ma na to sił wojskowych ani środków finansowych. Berdyczów to 80-tysięczne miasto położone na południe od Żytomierza. Ma silne historyczne i kulturalne związki z Polską. 10% mieszkańców to Polacy. Od 24 lutego Berdyczów był wiele razy ostrzeliwany przez Rosjan. Teraz do miasta dotarło wsparcie z Polski. W Berdyczowie transport pomocy medycznej trafił do miejscowego szpitala. To niezbędne leki oraz wyposażenie, między innymi aparaty do terapii podciśnieniowej, które umożliwiają leczenie głębokich ran czy zestawy chirurgiczne. Sprzęt został zakupiony przez Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej i Rządową Agencję Rezerw Strategicznych. W transporcie darów pomogła wicemarszałek Sejmu RP Małgorzata Gosiewska. My musimy o tym pamiętać, że ciągle giną ludzie, że ludzie żyją w poczuciu zagrożenia. Kiedy tu przyjeżdżaliśmy, faktycznie cała Ukraina objęta była alarmem przeciwlotniczym. Dyrekcja szpitala pokazała fragmenty rosyjskich rakiet spadające na budynki mieszkalne i pociski, które ranią żołnierzy i cywilów. To między innymi dzięki pomocy z Polski sale operacyjne i oddziały mają nowy sprzęt medyczny. To już trzecia tak duża pomoc z Polski. Jestem bardzo wdzięczny. Przywożą nam dokładnie takie leki i sprzęt, jakich potrzebujemy. Są liczone w setkach tysięcy złotych. To jest najbardziej potrzebne naszym chłopakom do szybkiego powrotu do zdrowia. Polski konsulat w Winnicy współpracuje z berdyczowską placówką medyczną od 2014 roku.
prowadziliśmy pewne programy doszkalające pracowników tego szpitala w zakresie pomocy psychologicznej i widzieliśmy ten ogrom pracy, który szpital wkłada w rekonwalescencję weteranów, tak tych wcześniejszych, ale przede wszystkim tych po 2014 roku. Choć wsparcie z Polski i innych krajów od początku wojny jest bardzo duże, Ukraina cały czas potrzebuje pomocy medycznej. Kolejna pomoc humanitarna z Polski trafiła również do mieszkańców Żytomierza i obwodu żytomierskiego. W Drohobyczu już po raz 10 odbył się międzynarodowy festiwal Schulzfest. Impreza jest hołdem dla Brunona Schulza, polskiego pisarza i malarza żydowskiego pochodzenia, jednego z najoryginalniejszych twórców polskiej kultury XX wieku. W tym roku przypada 130. rocznica urodzin artysty i jednocześnie mija 80 lat od jego tragicznej śmierci. Można zabić artystę, ale sztuka przetrwa. W ciągu 6 festiwalowych dni odbyły się spotkania literackie, wystawy, koncerty, a także spektakle teatralne i konferencje naukowe. Imprezy miały przybliżyć postać urodzonego w Drohobyczu Brunona Schulza. Autor sklepów cynamonowych i sanatorium pod Klepsydrą był pilnym obserwatorem miasta, a jego twórczość zarówno literacka, jak i plastyczna jest przesycona drohobyckimi realiami. Artysta zginął w 1942 roku, zastrzelony przez gestapowca na ulicy w swoim Drohobyczu. Festiwal jest dedykowany Brunonowi Schulzowi, który jest ofiarą faszyzmu, Holokaustu, w pewnym sensie też komunizmu, wszelkich skrajności dziejowych. Esej inauguracyjny online zaprezentował znany ukraiński pisarz Serhii Żadan, który przebywa teraz w Charkowie, gdzie wspiera ukraińskie wojsko. Podczas Schulzfestu zorganizowano także zbiórkę charytatywną, a zebrane pieniądze przekazano na wsparcie Sił Zbrojnych Ukrainy. To, co Polacy robią wspólnie z Ukraińcami, przybliża nasze zwycięstwo. A ten festiwal jest symbolem naszego wspólnego sukcesu. To, że odbywa się teraz tutaj na Ukrainie, jest naszym wspólnym zwycięstwem nie tylko na froncie kulturowym, ale i na szerszym froncie. Międzynarodowy Festiwal Brunona Schulza powstał 10 lat temu dzięki inicjatywie Polonistycznego Centrum Naukowo-Informacyjnego przy Uniwersytecie Narodowym w Drohobyczu. To miejsce, które daje tę energię, to miejsce, które ma tę swoją pamięć, to miejsce, którego energią cały czas jest Schulz. Jakby ta energia idzie dalej i nie musi to już być ilustracja. Realia wojny i powtarzające się alarmy bombowe sprawiły, że niektóre występy trzeba było przerywać i kończyć dopiero po chwili. Podczas mojego wystąpienia odezwała się syrena, alarm bombowy to elektryzujące doświadczenie, ale też było to w momencie, kiedy mówiłem o sile sztuki, o sile wyobraźni. Dedykowane Schulzowi to już tytuł wystawy rysunków polskich i ukraińskich malarzy nawiązujących do twórczości Brunona Schulza. Schulz, tak jak powiedziałem, który był symbolem świata żydowskiego zamordowanego, ale w tej chwili takich osób jak Schulz jest mordowanych na ulicach i miastach i miejscowościach w Ukrainie, po prostu setki, tysiące, tak? Bezbronnych dzieci. Międzynarodowy Festiwal Schulzfest składa się z 2 części. Pierwsza odbyła się na początku lipca w Lublinie, a druga teraz w Drohobyczu. Rok 2022 został ustanowiony przez Senat RP rokiem Brunona Schulza. Zakończyły się piłkarskie Mistrzostwa Świata drużyn polonijnych w Lesznie. W tegorocznych rozgrywkach wzięło udział 8 drużyn, m.in. z Holandii, Niemiec, Austrii, Kanady oraz Polski. Zwyciężyła Olimpia Toronto. Symbolicznie w imprezie wzięła udział młodzieżowa drużyna Pogoni Lwów. TVP Polonia objęła wydarzenie patronatem medialnym. Polonia Wiesbaden, kolejna z drużyn. Podczas ceremonii otwarcia turnieju kibicom zgromadzonym na stadionie w Lesznie zaprezentowało się 8 polonijnych drużyn, które do Polski przyjechały z 5 państw. Z powodu wojny trwającej na Ukrainie w rozgrywkach nie mógł wziąć udział pierwszy skład Pogoni Lwów, dlatego symbolicznie w meczu otwarcia zagrali juniorzy Dumy Lwowa. Na murawie spotkali się z rówieśnikami z Polonii Leszno. Goście ze Lwowa okazali się lepsi od gospodarzy z Leszna, wygrywając w meczu inauguracyjnym 4-0. Cieszymy, bo wygrana to zawsze jest przyjemnie. Drużyna była niesłaba, bardzo im jesteśmy wdzięczni za sparing. Będziemy się cieszyć z dalniejszych zwycięstw. Mimo alarmów powietrznych i wojennej niespokojnej atmosfery, piłkarze Pogoni cały czas trenują we Lwowie. Mamy treningi pomimo wojny, trenujemy się, jest dobrze na boisku zwykłym. Kiedy są alarmy, to wychodzimy z pola i chowamy się. We Lwowie to treningi są trzykrotnie w tygodniu i
wyglądają w sumie normalnie, tylko no teraz mniej ludzi przychodzi, ponieważ jest to wojna. Przyjazd do Polski był też okazją do wyrażenia wdzięczności polskim władzom za wsparcie klubu. Medalem jubileuszowym z okazji 115-lecia założenia oraz 10-lecia reaktywacji Pogoni Lwów został odznaczony minister Jan Dziedziczak, pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą. Cieszę się też w sposób szczególny, że jest z nami młodzieżowa drużyna Pogoni Lwów, tak utytułowanego klubu, wielokrotnego mistrza Polski w piłce nożnej. Rozumiemy, że nie mogła tutaj przyjechać drużyna osób pełnoletnich. Takie są realia wojny, ale obecność naszej młodzieży z jednej strony jest pięknym symbolem, no i też naszej młodzieży, która wiele przeżywa dramatycznych momentów związanych z wojną. Taki wyjazd do Polski, takie wytchnienie od tego strasznego czasu też się przyda. Aby lwowska Pogoń mogła normalnie funkcjonować w trudnych wojennych czasach, klub potrzebuje wsparcia finansowego. Otrzymaliśmy środki finansowe od Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej. To są środki na szkółkę piłkarską Pogoni, a także są środki na działalność rekreacyjną. Natomiast otrzymujemy środki na składy juniorskie i składy też młodzieżowe, które też trenują. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę klub sportowy Pogoń Lwów i powstała przy nim fundacja organizują pomoc zarówno dla uchodźców, jak i walczących ukraińskich żołnierzy. Dzięki jej pracy bezcenne dzieła odzyskują dawny blask. Anna Kuzia jest konserwatorem zabytków, ale od początku napaści Rosji na Ukrainę wspiera nasz kraj na różne sposoby. Wraz z ukraińskimi współpracownikami wysyła transporty, organizuje zbiórki, składa plecaki medyczne, które trafiają na front. Z Anną Kudzią spotkała się Anna Gordijewska. Jesteśmy w jednym z uroczych zakątków Lwowa, na dziedzińcu dawnego kościoła i klasztoru benedyktynek. Obecnie tym wspaniałym renesansowym zabytkiem opiekują się grecko-katolickie siostry studytki, a pani Ania Kudzia opiekuje się od strony konserwatorskiej. Witam serdecznie. Dzień dobry. To jest bardzo piękny obiekt. Tak, zdecydowanie. To jest jeden z najstarszych renesansowych obiektów w Lwowie. W zeszłym roku rozpoczęliśmy tutaj prace konserwatorskie od konserwacji attyki, która wieńczy wieżę. Natomiast w tym roku ze względów właśnie bezpieczeństwa, żeby nie stawiać wysokiego rusztowania ze względu właśnie na sytuację wojenną, kontynuujemy pracę tutaj właśnie niżej. Pracę realizujemy dzięki właśnie funduszom z Ministerstwa Kultury i Edukacji Narodowej z Polski oraz dzięki Instytutowi Polonika. Natomiast organizacją prowadzącą pracę, z którą już kilka lat współpracujemy, jest Fundacja Dziedzictwo Kulturowe. Figury świętych z tego kościoła, a także inne lwowskie posągi, pani wraz ze swoim zespołem konserwatorskim odnawia w pracowni. Dokładnie. Serdecznie zapraszamy do naszej pracowni, gdzie możemy zobaczyć prace, które się w tej chwili odbywają przy figurach. Dzięki polsko-ukraińskiemu zespołowi konserwatorów te wspaniałe barokowe rzeźby odzyskują dawny blask. Czy wcześniej były prowadzone prace konserwatorskie przy tych obiektach? Takich profesjonalnych prac konserwatorskich nie było nigdy, natomiast były tylko rzeźby były przemalowywane przy okazji odświeżania elewacji. W naszej pracowni konserwatorskiej prowadzimy również prace nad rzeźbami, które pochodzą z najstarszej kaplicy na Łyczakowie, kaplicy Dunin-Borkowskich z 1812 roku, a także mamy również jeden z najcenniejszych renesansowych obiektów z przestrzeni miejskiej Lwowa, czyli rzeźby z kamienicy Scholz-Wolfowiczów zaraz koło Katedry Łacińskiej. Tak naprawdę tego typu obiektu nie ma nawet w Krakowie. Ale jak widzę, pracownia służy nie tylko dla renowacji rzeźb. Stąd też jest kierowana pomoc prosto na front. Działamy tak naprawdę od pierwszych minut wojny. Stworzyliśmy organizację, która nazywa się Ukraina Pomagamy, dlatego że z naszego zespołu konserwatorskiego właśnie jedna z osób, bardzo zdolny rzeźbiarz, walczy cały czas na froncie i nasi jeszcze przyjaciele również są ratownikami medycznymi. Składamy tutaj apteczki medyczne IFAK, które wysyłamy potrzebującym żołnierzom. We Lwowie większość posągów i rzeźb zabezpieczono na wypadek ostrzałów. Najcenniejsze schowano. A ja dziękuję za rozmowy i za pani zaangażowanie. Ja również dziękuję. Polscy konserwatorzy, dopóki będzie w Lwowie w miarę spokojnie, będą cały czas przyjeżdżać i będziemy kontynuować prace konserwatorskie. A ja żegnam się z państwem. Do zobaczenia. To wszystko w dzisiejszym Studiu Lwów. Ukraina dzielnie walczy i nie poddaje się. Z wiarą w nasze zwycięstwo żegnam się z państwem. Do zobaczenia.